Piątek Romualda Piątka. Dziś rozpoczynam znieważenie prezydenta bandyty i premiera bandyty. Są oskarżeni i jestem pod Downing Streetem. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Wczoraj nie było nic. Tu jest treść po angielsku. Można zatrzymać obraz, przeczytać. To samo dotyczy po polsku, czyli jest taka sama tablica jak pod Pałacem Prezydenckim. I mam ciekawą rzecz. Jeśli premier Cameron najpierw powiedział, że Tusk się nie nadaje, a potem poparł go na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, a ja nie mam odpowiedzi na wniosek o azyl polityczny, o pomoc prawną w sporządzeniu i wniesieniu pozwu przeciwko Polsce za funkcjonowanie systemu oligarchicznego, to czy ja mam myśleć również o paleniu flag brytyjskich? Bo jeśli nie będzie odzewu na me pisma, które złożyłem mailem 9, no to ja się przed niczym nie cofnę. A czemu się nie cofnę? No proszę Państwa, tu jest postanowienie Sądu Najwyższego, wydane jednoosobowo oczywiście, na posiedzeniu tajnym. To tylko w Polsce może być chyba. Ale co to ukrywa? Ono ukrywa udział wszystkich trzech sędziów nieuprawnionych z mocy prawa, czyli orzekających powtórnie. Tym ciekawa rzecz, ta sama sprawozdawca. I tu proszę, sędzia bandyta Andrzejewski. Potem jest Gierszewska. Potem jest sędzia sprawozdawca Spyt. I ciekawa rzecz, że ona ponownie jako sędzia sprawozdawca powtórnej apelacji, proszę, nazwiska Spyt, Andrzejewski, Gierszewska, sędziowie bandyci skurwysyny. I właśnie o to się rozchodzi, że to premierowi podlega prokuratura, która powinna ścigać za takie łamanie prawa przez sędziów. U nas jest system oligarchiczny, a ja się przed niczym nie cofnę. To wszystko.